Zobaczcie, czy taka ochrona zdrowia, jak my, o jakiej my mówimy i nasi eksperci, wam się podoba. Czy chcielibyście żyć w kraju, w którym tak zachowywałby się lekarz, tak pielęgniarka, tak działał szpital, w, tak ratownik medyczny, jak dzisiaj o tym piszemy. Zastanówcie się, czy chcielibyście być lekarzem, ratownikiem medycznym, czy kimkolwiek, kto pracuje w zawodzie medycznym w, w Polsce, tak zarządzanej i tak pomyślanej, jak, jak to prezentujemy w tym, w tym programie. I powiedzcie nam o tym, bo będziemy ten program konsultować, te wizje konsultować, ale my policzyliśmy to, ogarnęliśmy to od strony merytorycznej i jesteśmy przekonani, że to jest możliwe. Że to, że przez 30 lat było to niemożliwe, nie znaczy, że to teraz nie może być możliwe, bo naszym zdaniem może to jest, znaczy, że to jest możliwe, to jest do zrobienia i to jest tylko kwestia tego, żeby chcieć, wiedzieć jak i rzeczywiście na poważnie się za to wziąć. Uwaga, w, w takim kluczu, w jakim się to robi w wielu miejscach na świecie, przy ważnych decyzjach, że jeżeli się rządzi, to się bierze do najważniejszych rzeczy, próbuje się przekonać również opozycję. Żeby to zostało nie na twoją kadencję, a później ktoś przyjdzie i to wszystko wypieprzy, tylko żeby, żeby żeby zrobić to na lata. To, co przeczytacie, teraz już dostępne na stronie strategie2050.pl jest też link z Polski 2050.pl. To jest 30-stronicowe streszczenie. Bardzo prostym, fajnym językiem napisane. Naprawdę zachęcam do lektury. Trzeci nasz program po Kościele i Państwie, Zielonym Szlaku, teraz Ochrona Zdrowia. Jak przeczytacie, to możecie się spodziewać, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będziecie dostawali kolejne, już takie powiedziałbym bardzo sektorowe bryki o ludziach, zdrowia, o systemie. Najpierw będzie o ludziach zdrowia, później o systemie, później w opiece paliatywnej, o różnych szczegółowych aspektach, to w sumie jest olbrzymia wiedza, kilkaset stron w analiz, tekstu i takiej wizji programowej, której bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby nigdy nam nie zabrakło. To dlatego chciałam się z Wami na chwilę połączyć, żeby powiedzieć Wam, że mamy coś bardzo fajnego, co wypracowaliśmy, kwintesencję naszego myślenia o merytorycznej, pragmatycznej polityce. Dokładnie tak jak było w przypadku na Zielonym Szlaku, Taki tutaj zapraszamy Was do dyskusji. Będziemy ten program bardzo szeroko konsultować, ale wizja jest jasna, kierunek jest jasny, cel jest jasny. My mówimy Wam dzisiaj nie tylko chcemy, ale wiemy jak sprawić, żeby ochrona zdrowia działała tak, jak powinna działać i żebyśmy my płacąc składki, czy to te, które są, czy tam proponujemy choćby dodatkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne w ramach tych danin, które teraz płacimy, żeby one rzeczywiście zapewniały nam poczucie bezpieczeństwa. Bardzo, bardzo Was zachęcam do przeczytania tego. Strategia 2050.pl w analizie za co po pandemii plan na zdrowie w dobrej lektury. I tak jak powiedziałem, proszę, rozsyłajcie to waszym znajomym medykom, pielęgniarkom, diagnostom, ratownikom, w, w, w rehabilitantom, elektroradiologom, wszystkim, których, których znacie, którzy pracują w tej dziedzinie, żeby i oni mogli się zapoznać, wypowiedzieć, zobaczyć w, i, i żeby uwierzyli, że da się, że, że jest nadzieja i że naprawdę jesteśmy w stanie nie tylko się kłócić w tym czy innym partyjnym kluczu, ale naprawdę załatwiać sprawy, które to ważne dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy, czy jesteśmy z tej wyborcami tej partii, czy innej partii, czy na przykład trollami Konfederacji i innych frakcji, które, jak widzę na tym live'ie bardzo gruntownie się zalęgły, bo u nich, jak zwykle, bieda z zasięgami, więc przychodzą tam, gdzie ludzie się gromadzą. Normalna sprawa.